Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będzie taka tematyka trochę bardziej ciążowa. Jest to fashion, będzie wciąż o modzie, będzie o ciuchach, ale bardziej takich stricte, stricte ciążowych. Czuję się już jakbym miała coś do powiedzenia w tym temacie, bo właśnie jest to teraz moja druga ciąża, jestem dokładnie w połowie drugiej ciąży, jeżeli ktoś jest nowy. Poprzednia była 2 lata temu. Także jakby wiele w modzie się jakby nie zmieniło, też bardzo wiele w mojej garderobie, szafie się nie zmieniło i też wagowo jestem bardzo podobnie jak w poprzedniej ciąży. Także tutaj, nie wiem, jeżeli to kogoś interesuje, bo to też ma czasami wpływ na to, jak się ubieramy. W kwestii spodni ciążowych, spodni dla pań w ciąży, dla pań z brzuszkiem stricte ciążowych. Powiem Wam tak, że w mojej pierwszej ciąży jakby i też moje ciąże przypadają tak samo praktycznie czasowo od września do przez całą zimę i rozwiązanie jest, wcześniej było w kwietniu, teraz ma być też jakoś tak albo w maju bardziej. Także jakby większość tej ciąży przypadało na zimę, jesień, zima, wiosna, wczesna wiosna, czyli te miesiące, kiedy ubieramy się raczej cieplej, kiedy jednak spodnie są mile widziane. Ja kiedy się da, jak tylko się już dało, albo jak jeszcze się dało, to oczywiście biegałam w sukienkach. Dla mnie to jest dużo wygodniejsze, zwłaszcza kiedy jest się w ciąży. Natomiast to są takie chwile, okazje i tak dalej, kiedy no te spodnie fajnie mieć na pupie. Nie ukrywam, że większość właśnie pierwszej ciąży przeżyłam w leggingsach. W leggingsach stricte ciążowych. Miałam też różne polecajki. Bardzo wiele osób mi polecało na przykład te takie z Lidla. Tak to oni tam takie w dwupaku sprzedają. Natomiast one były dla mnie trochę niewygodne, ten materiał był za mało rozciągliwy. I znalazłam, wiecie co, leginsy z H&M-u, które były świetne i po prostu wzięłam, kupiłam parę czarnych leginsów, no i one były dla mnie naprawdę rewelacyjną bazą. Poza tym bardzo często chodziłam po prostu w dresach, w spodniach dresowych, tak jak teraz też mam spodnie dresowe na sobie. Po prostu brałam jakieś takie duże XL-ki, XXL-ki i nosiłam je pod brzuchem, a na to po prostu t-shirt, który był gdzieś tam dłuższy, czy tam bluza, czy tam sweter. Tylko wiadomo, że jednak wszystkie spodnie dresowe to są takie formaty, takie wiecie, fasony bardziej luźne, a czasami chcę mieć coś takiego bliżej ciała, jednak czuć się tak bardziej gdzieś tam sexy i w ogóle. Także no te leginsy to była taka idealna baza. I teraz w tej ciąży kupiłam sobie kolejną parę, bo w tych pierwszych też chodzę, natomiast mam taką małą tutaj dziurkę tak nad kolanem, nie wiem z czego się wzięła, natomiast moja córeczka uwielbia w nią wkładać palet i ją rozciągać, muszę po prostu zszyć, ale często w nich biegam i kupiłam sobie parę identycznych leginsów i wiecie co, mówię o nich, bo, no bo to jest fajne w H&M, że jednak te kolekcje są bardzo często stałe i te getry cały czas są dostępne u nich, widzę na stronie, za niecałe 60 zł. Bardzo fajny, wiecie co, materiał. Też właśnie na przykład mówię o tych lidlowych, one były takie za twarde, za sztywne, nawet po kilkukrotnym wypraniu po prostu nie były tak komfortowe. Te są bardzo miękkie, bardzo komfortowe. Wzięłam sobie tutaj L-kę i trochę żałuję, bo mi trochę jednak mi spada z pupy. Jakby ja nie jestem jakby bardzo szczupła, broń Boże, ja jestem taka rozmiarowo, no tak z 40 lekko, jakby w biodrach mam 100 normalnie, jak nie jestem w ciąży. Także po prostu mam szersze biodra i mimo to ta L-ka jest taka no spadająca. Natomiast same getry są bardzo miękkie, bardzo wygodne, bardzo dobrze się w nich chodzi, no po prostu są dobrymi getrami, nie prześwitują też, co jest bardzo ważne i są mięciutkie, bardzo, bardzo je lubię i to mogę jakby polecić. I to są te proste, basicowe leginsy, tak jak mówię, bardzo wygodne, bardzo są mięciutkie, no do wszystkiego. Trochę się, wiecie co, jakby rozciągają podczas chodzenia jakby, także trzeba co jakiś czas wyprać, żeby się skurczyły. Natomiast zapasu jeszcze tu jest sporo, tak jak mówię, jestem w połowie ciąży i myślę, że spokojnie do końca mi wystarczą. Także tyle. Nie prześwitują, normalne, basicowe, bardzo polecam. Jeżeli chodzi o spodnie stricte ciążowe, to zawsze o tym mówię, że ja
unikam kupowania rzeczy, które są tylko na chwilę, na kilka miesięcy, na jedno wyjście. Dlatego też jakby jak ognia unikałam kupowania tych spodni ciążowych. Mam jedną parę jeansów kupione na Lumpeksie, one są z H&M-u, ale też są jakieś takie za duże i ciągle mi spadają i ciągle mnie absolutnie denerwują. Mam tutaj kilka par właśnie zakupionych rzeczy z H&M-u, z aktualnej kolekcji, które zaraz sobie przymierzymy i zobaczymy, jak to leży. I ostatnio też właśnie byłam z małą, wiecie co, w Sinseju i były tam jeansy, które z tego co widzę są dostępne wciąż na stronie Sinseja. Nazywają się Jeansy Straight High Waist Mama. Są w 5 odcieniach, są w szerokiej rozmiarówce od 32 do 44 i kosztują w tym momencie 69 zł z 89. One tam w Sinseju jakby stacjonarnie były jeszcze tańsze, bo chyba 35 zł kosztowały i jeszcze była jakaś taka promocja, że na drugą rzecz z przeceny było minus 50% czy coś takiego, więc mama mi kupiła spodnie. I tutaj rozmiarówka była, wiecie, zawiła, bo wzięłam 38 i 40 do przymierzalni, bo ta 40 wydawała mi się po raz kolejny dosyć szeroka. Pamiętajcie, że te spodnie, one siedzą jednak nisko, no nie? One nie siedzą stricte na brzuchu, tylko pod tym brzuchem. Więc wzięłam też oprócz 40 do przymierzalni 38. I o ile ta 40 jest taka dosyć luźna, trochę mi no zjeżdża z pupy, no to 38 było strasznie ciasne i do tego stopnia, że już naprawdę wyglądało to nawet nie fajnie. Także tutaj ta przeskok rozmiarowy z 38 do 40 na przykład jest bardzo duży. Nie wiem, czy z 40 do 42 i tak dalej z innych rozmiarów też jest tak duży, ale no tutaj była bardzo, bardzo, bardzo duża różnica w rozmiarze. Oprócz tego no, miałam je parę razy, są przyjemne, dosyć miękkie. Z tego co czuję, będzie tutaj dodatek elastanu w składzie. 99% bawełna, 1% elastan. Są dosyć niskie, jeżeli chodzi o tę część, jakby o stan, są dosyć niskie. I ten pas jest naprawdę dosyć wysokie. Zresztą zaraz w nie wskoczę i Wam pokażę. I jedyny ich taki minus to jest to, że nie podoba mi się jakby długość. Tutaj na stronie ta modelka wygląda w nich lepiej niż ja. Natomiast ja muszę po prostu wziąć, obciąć sobie te końcówki, jakoś sobie je fajnie postrzępić albo zrobić z nimi coś ciekawszego. Tak, oprócz tego są w porządku, nie wiem, są tak całkiem proste. Wydaje mi się, że są odrobinę zwężane, zwłaszcza tutaj właśnie to widać, są zwężane właśnie u samego dołu. Także ten dół muszę obciąć, żeby fajnie leżało, bo też ta długość w tym momencie, one są takie, że ani do bodków, ani do obcasów, ani do płaskich nie wyglądają tak nowocześnie. Także trochę je obetnę i myślę, że będą dużo lepsze wtedy. To są te czarne, proste jeansy z Sinseya. Patrzcie, jak wysoka jest guma. One tutaj się bardzo fajnie, niziutko kończą. Tutaj się kończy właśnie ta część jeansowa. I tutaj już wszystko właśnie z bawełny. Z tyłu również jest to bardzo, bardzo wysokie. To jest 40. Ogólnie bardzo przyjemnie się w nich chodzi, to są normalne kieszenie, ale trochę mi tak w ciągu dnia, wiecie, tak w dół opadają, także no muszę jakoś tak podciągać, nie wiem, może jakiś pasek sobie zorganizować. Oprócz tego są bardzo, bardzo wygodne. Długość nawet jest okej. Wiecie, nawet do obcasów teraz wyglądają lepiej. Cofam to, co mówiłam, chociaż i tak bym trochę je, wiecie, te końcówki obcięła i trochę postrzępiła. Wyglądałoby to jakoś tak ciekawie i trochę bardziej customowo i też by mi pasowały, wiecie, do płaskich ubrań. Ta wysokość, wszystko jest fajnie, naprawdę są mięciutkie, przyjemne, nie mam nic do zarzucenia, zwłaszcza jak znajdziecie gdzieś za 35 zł, to już w ogóle nie ma się czego czepiać. Z tyłu są dwie kieszonki, bardzo przyjemna, taka normalna rzecz, człowiek się czuje jakby wyglądał normalnie, nie czuję się jakby chodził w dresach cały czas albo w leggingsach, bo czasami jednak mam potrzebę ubrania jeansów, żeby się tak czuć bardziej put together, zorganizowaną się czuć bardziej. Także te jak najbardziej na tak. Zanim jeszcze przejdę się do tych jeansów z H&M, kupiłam też, jak tam byłam, te rajstopy. I tu są rajstopy, które dają podpórkę jakby dla brzucha, tummy support. One oryginalnie kosztują 50 zł, ale też patrzcie, 18 zł kosztowały w H&M stacjonarnie. I wiecie co, chcę Wam tylko sprzedać trik na rajstopy ciążowe, bo nie ukrywajmy, że rajstopy ciążowe to jest ciężki temat, ciężko znaleźć coś kolorowego, coś z jakimiś wzorami, coś jakiegoś innego. I często są droższe niż normalne, ale mój trik to po prostu był taki trik, że kupowałam jakieś L-ki albo XL-ki, i nosiłam je tył do przodu. Po prostu tam,
normalnie są dwa szwy, jakby, które są normalnie na pupie. Nosiłam je z przodu na brzuchu i wtedy po prostu pasowały idealnie. Także po prostu kupić L-ki, XL-ki, nosić je tył do przodu i właściwie to jest tak samo, jakbyście mieli rajstopy ciążowe. Tych jeszcze nie nosiłam i też rzeczywiście ten krój mają ciekawy, bo patrzcie, tutaj w miejscu na brzuch rzeczywiście jest taki wór brzuchowy. Jak mówię, jeszcze ich nie chciałam ubierać, nie miałam ich jeszcze na sobie. Wyglądają spoko i też jeżeli kupujecie, wiecie co, rajstopy ciążowe, to zwróćcie uwagę na te tutaj szwy, na te takie przeszycia, bo zawsze tutaj są takie dwa z przodu przeszycie, tak jak normalnie są z tyłu na rajstopach na pupie i one, te szwy czasem są tak grube, że jeżeli macie jakiś cienki materiał, na przykład sukienki albo tak jak to, nie, to jest bardzo cienka bluzka, to one normalnie przebijają przez to i macie z przodu takie dwa totalnie nieestetyczne paski, także na to warto zwrócić uwagę, czy te szwy nie są takie po prostu straszne, strasznie grubaśne. Te wyglądają nawet w porządku. Relatywnie płaskie, mało prześwitujące, także to, co mi się na pewno przyda. No a teraz już poprzemierzamy te spodnie z H&M-u, nóweczki. Pierwsze spodnie to są spodnie, które nazywają się Mama spodnie z dzianiny w prążki. Występują w dwóch kolorach. To jest odcień bardziej beżowy. Na stronie też są w kolorze takim lekko różowawym. Na promocji kosztują 55 zł, normalnie 130, także dobry moment, jeżeli jesteście zainteresowani. I zaintrygowało mnie w nich to, że na zdjęciu w ogóle nie wyglądają jak odzież ciążowa, bo nie mają tych takich, wiecie, wypukłości. I pomyślałam sobie, że w takim razie mogłyby dobrze też wyglądać po ciąży, czyli odzież, która jest uniwersalna, której nie kupuję tylko na te kilka miesięcy ciąży, które mi pozostały. I wzięłam sobie rozmiar M. Zobaczymy, jak to wygląda. Mają gumę, dosyć grubą, szeroką gumę. Tu są dosyć normalne. Nie wiem, na czym polega to, że są ciążowe. Chyba to, że ten stan jest taki wysoki i ta guma ma sięgać nad brzuch. Może są bardziej elastyczne tutaj? Nie wiem, bo tak jak mówię, oprócz tego, że nazywają się mama, to są normalnymi spodniami, lekko rozszerzone. Podoba mi się to, że są lekko rozszerzone, naprawdę. Tak, mama. I tutaj też jest napisane, że to są spodnie mama. 75% akryl, 20% poliamid i 5% wełny. Wiem, że 5% to nie jest jakoś bardzo dużo tej wełny, ale zawsze coś, nie ma co narzekać. Także przymierzę, no jestem bardzo ciekawa, co to za czary mary. Wiecie co, to jest trochę dziwna historia, trochę się w nich czuję jak pajacyk, bo one są strasznie po prostu długie, nie? Tak, nie ma opcji, żeby je jakoś niżej nosić, bo ten krok tak tu opada. Trzeba je nosić tak bardzo, bardzo wysoko. Ma to swój urok, bo nie ma tego problemu właśnie, co, o czym mówiłam w tamtych jeansach, że jest odcięcie i inny panel z innego koloru materiału. Jakby to wszystko jest w jednym odcieniu. Wiecie co, nawet to fajnie wygląda i czuć tę odrobinę wełny, że to nie jest taki plastikowy totalnie materiał, że jest troszeczkę czegoś naturalnego. Nawet to wygląda fajnie. I nogawka też, wiecie co? Naprawdę spoko. Fajna długość. Ubiorę inne buty. Są takie odrobinę za krótkie, żeby je nosić z obcasami. Tak odrobinę. Ale w sumie jakby się uparł. Kurde, tak to mi się podobają. Nie będę też jakoś na nutko chodzić w obcasach przez najbliższe miesiące. Natomiast czasem coś fajnie by było zarzucić. Ładnie się układają. Myślę, że będą fajne też, wiecie co, na ten taki czas po ciąży, jak wszystko się będzie goić i w ogóle, jak człowiek jeszcze dochodzi do siebie, to po prostu wysokie spodnie naciągnąć. Ciekawe, dajcie znać, co sądzicie o takim czymś, o takim rozwiązaniu spodniowym. I właśnie martwiłam się, że ta bluza, że ta guma będzie za bardzo uciskać, ale jak to jest tu, to jest w porządku. Wiesz, moja córka, wiecie co, była w poprzek do końca. Ja tu miałam cały ten główny ucisk, więc tego ucisku tutaj bym po prostu nie zniosła. Teraz jeszcze nie wiadomo, jak się dzidzia ułoży, więc jeszcze mi to nie przeszkadza. Trochę czuję się jak w pajacyku. Trochę bardzo czuję się jak w pajacyku. To jest mój jedyny zarzut. Tak to bardzo mi się podobają i bardzo mi się podoba kolor i do tego są też takie bardzo przyjemne, naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Kolejne wzięłam czarne jeansy. One nazywa się Mama White High Jeans, czyli szerokie, wysokie spodnie. Wzięłam je w czerni. Są jeszcze w takim ciemnym denimie i jasnym denimie na stronie. Oryginalnie 150 zł, w tym momencie za 85. I wyglądają naprawdę atrakcyjnie na stronie.
Trzeba mi było właśnie takich bazowych, prostych, czarnych spodni, bo to było jeszcze zanim właśnie te sinsejowe kupiłam. Ma bardzo fajne, wiecie co, recenzje 13 i wszystkie są takie dosyć pozytywne. Natomiast rzeczywiście widzę, że tutaj jest problem z rozmiarówkami, że te rozmiarówki ciążowe są inne niż normalne. Też wiecie co, weszłam na Vinted i chciałam zobaczyć, czy jakieś takie po prostu używane nie kupić, ale też no, nie mogłam zupełnie się połapać w rozmiarach tych jeansów ciążowych, także wiedziałam, że nie będę się w to bawić, nie będę zamawiać czegoś takiego. Wzięłam dwa rozmiary tutaj, wzięłam L-kę i M-kę. Zobaczę, jak one wyglądają na mnie, jak to się ma, ale spójrzmy na nie tak na żywca. Na pewno fajnie, że ten denim jest taki czarny, 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 taki mega czarny. Te sinseja przy nich wydają się dużo bardziej takie przecierane. Guma jest wysoka też, jest bardzo wysoka z przodu. To jest dla porównania ten sinsej, one są jeszcze nieprane też, także patrzcie, te sinseje są takie przecierane. Tu jest taka prawdziwa czerń. Guma jest w sumie takiej samej wysokości, grubsza jest niż w sinseju. W sinseju jest taka bardziej prześwitująca, tu jest taka gruba ta guma. O, nogawka jest rzeczywiście szeroka. Jest taka szeroka, rozszerzana w kierunku prostej, powiedziałabym. Bardzo to wygląda porządnie, bardzo fajnie wyglądają. No, już mi się podobają. Zobaczymy, który rozmiar będzie dobry. Powiem Wam, że te są szałowe. To jest szeroka nogawka, rozszerzona delikatnie, aż do samej ziemi. Ja do nich muszę mieć obcasy, bo dla mnie są troszkę za długie, jeżeli jestem bez tych obcasów, no ale wyglądają super. Podoba mi się, że ta czerń jest taka naprawdę czarna. Tu mam na sobie L-ki i myślę, że te L-ki są w porządku, one są mniejsze niż te L-ki sinsejowe. Dużo lepiej mi się trzymają właśnie na pupie. Nie czuję, żeby coś mi tutaj zjeżdżało gdzieś, absolutnie. Guma również jest bardzo wysoka. Patrzcie, tu aż sięga pod biust, pasek od biustonosza, tu pod sam biustonosz. Kieszonki są prawdziwe, z tyłu też są prawdziwe. I tutaj jest jeszcze kawałek gumki. No w tych się czuję naprawdę super. W tych się czuję naprawdę dobrze. Tak kurde elegancko, nie? Naprawdę. W tych się czuję ekstra fajnie. Te chyba zostawię, bo są super. No tylko, że L-ki tak na spokojnie. Nie wiem, kurde. Nie wiem właśnie, czy się nie rozbiją. Znaczy na pewno się trochę rozbiją. No ale ja jeszcze teraz będę rosła. Jakby to jest ten moment, gdy zaczynam rosnąć coraz bardziej. Ale są super, nie? Takie są... Elegancja. Bardzo mi się podobają. I fajny też materiał, taki mięciutki, przyjemny. Naprawdę super. Myślę, że do bardzo wielu stylizacji będą super wyglądać. Do prostego czarnego golfu, do t-shirtów, do bluz, do swetrów. Bardzo, bardzo fajne. Tutaj są bardzo ładnie dopasowane i się przepięknie rozszerzają. Super długość. I wiecie co, ostatnie jeansy, które wzięłam, strasznie mi się chciało czegoś jasnego. Bo jednak, tak jak mówię, cały czas w tych czarnych leginsach biegam, jeżeli chodzi o spodnie. A często do stylizacji właśnie trzeba mi jakiegoś takiego jaśniejszego dołu, żeby no, po prostu mi to pasowało. I znalazłam takie jeansy, które bardzo fajnie też wyglądały. Nazywają się Mama White High Ankle Jeans, czyli jeansy, które są szerokie, wysokie i są do kostki. I one były w takim fajnym, jasnym denimie. Co prawda rozcinane na kolanie, to nie jest moim ulubionym vibe'em ostatnio, no ale okej. Okay. Też wzięłam je w M-ce i L-ce. Występują też jakby w ciemniejszym denimie, to jest jasno-niebieski. I w tym momencie są na stronie, wiecie co, za 55 zł ze 150, czyli jest 63% obniżki. I wykończenie wygląda też na bardzo fajne, takie właśnie na takie ucięte. To mi się bardzo podoba. Otwórzmy sobie i zobaczmy, jak to wygląda na żywo. Ale zarówno na stronie, jak i w tym woreczku wygląda to nader dobrze. Oj, bardzo fajny, taki mięciutki, mięciutki materiał. To te czarne przy nich były dużo twardsze. Te są super. Już mi się podobają. Nogawka jest naprawdę szeroka, wystrzępiona na końcu. Tu są przecierane, tu no, na kolanach to przetarcie. No i część brzuchowa jest jasno-niebieska. Najbardziej nie lubię właśnie w spodniach ciężowych tych części brzuchowych. I o ile jeszcze w czarnych spodniach, jak wiecie, mamy czarne spodnie i czarną bawełnę na brzuchu, to jeszcze tak nie odstaje, no bo jednak ta czerń mało się odróżnia. No to jednak tak jak tutaj, tu mamy jasny denim, a tu mamy takie coś błękitnego, no to jak już ubiorę do tego jakąś prześwitującą bluzkę, jakiś biały top, no to to się będzie odcinać pod tą bluzką, wiecie, to będzie widać jakby, także mogło to być jaśniejsze, mogło to być bardziej w kolorze tego denimu, to mi się nie podoba, ta wstawka
Nie, nie podoba mi się. Także no, no zobaczę, zobaczę. Natomiast same dżinsy podobają mi się bardzo. To jest eleczka. Już to wszystko wkładam na siebie. To są te jasno-błękitne, wiecie co, w tych się czuję, co najwygodniejsze na pewno są, po prostu takie miękkie do biegania i w ogóle, ale w tych się czuję tak najbardziej żulewsko. Są rzeczywiście szerokie, no ja mam 1,65 m wzrostu dokładnie, nie mam za długich jakby nóg, no mam dosyć normalne proporcje i są takie tak z 3 cm nad ziemią, także idealne takie na co dzień. No i to jest ten pas z bawełny. Nie podoba mi się kolorystycznie, znaczy sam sobie kolor jest ładny, tylko nie podoba mi się, że to się odcina kolorystycznie od spodni, bo wiecie co, podniesie Wam się bluzka i tu już macie inny kolor materiału i no nie wiem, ja taka jestem, że mnie to będzie drażnić, jakby przy czerni tego tak nie widać, przy czarnych jeansach, leggingsach tego tak nie widać, ale jeżeli wchodzi nam kolor i widzicie, to mi się podniesie, no to co, to wygląda jak taki wór, jak wór na brzuch. Oprócz tego denim jest bardzo fajny, wiecie co, są bardzo mięciutkie, są takie najbardziej miękkie z tego wszystkiego. Też tu jeszcze jest gumka, także one będą rosnąć. Myślę, żeby się nie wcisnąć w 38, natomiast no, mam ogląd, pogląd na sprawę, ogląd sytuacji. Założymy jeszcze obcasy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać do obcasów. No myślę, że lepiej. Już widzę, że lepiej. Fajnie. Fajnie, tylko ja, tak jak mówię, nie jestem na etapie spodni z rozcięciami na kolanach, jakby ostatnio, no nie wiem, mało do nich ciągnie mnie. Ogólnie fajnie, tylko że wiecie co, ciążę to, tak jak mówię, spędzam w getrach i w jeansach, w getrach i w dresach i jak już ubieram spodnie, to chcę się czuć chyba bardziej elegancko niż w spodniach z rozcięciem. Chociaż to rozcięcie jest fajne, jakby one mi się podobają. Fajne są, tylko są takie najmniej chyba wow i mam takie wrażenie, że trochę się tak, wiecie, zworkują, puka ładnie wygląda. Nie no, są ok, w sumie sama nie wiem. Jak tak im bardziej na nie patrzę, tym bardziej się na nie przekonuję. Natomiast ten pas, ten kolor, patrzcie, do takiej stylówki bym bardzo pasowały. Właśnie do takich stylówek mi brakowało spodni, wiecie, takich jasnych, żeby były takie dosyć eleganckie, ale nie za eleganckie. Kurde, chyba je zostawię. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że wychodzę je bardziej niż te czarne szerokie, bo te czarne, one mają długość tylko do butów na obcasie. A, no nie oszukujmy się, ile ja chodzę na obcasach ostatnio. Natomiast te mają taką długość, że i do tych na przykład obcasów fajnie wyglądają i będą fajnie wyglądały do płaskiego obuwia i w sumie wyglądają cool. Kurde, chyba te. Nie wiem, no musicie mi dać znać, co mam zostawić. Fajny jest ten kolor. Kolor mi się bardzo podoba. Wiecie co, wzięłam jeszcze rozmiar mniejszy i chyba te rozmiary mniejsze będą lepsze. No bo wiadomo, że te dżinsy trochę jeszcze puszczą, trochę w kierunku do bardzo. Takie są na razie mniej workowate. Wiadomo, że troszeczkę będą jeszcze szersze. Boję się, że te L-ki jakbym zostawiła, jak one jeszcze bardziej się, wiecie co, wysiedlą i tak dalej, to że będą już takie totalnie szmatowate. A te trochę więcej mają tego fasonu, fajnie się tu trzymają. Najbardziej mi wkurza w tych dżinsach wszystkich, że one mi tu właśnie, tu mi zjeżdżają z bioder. No i tutaj no, nosić ten pasek, no spoko, ale ciężko. No pas niczym się nie zmienia, jest wciąż ten sam. Jest tu trochę tej gumki, więc no jeszcze trochę ze mną urosną. Jakoś tak w całości, na przykład z kurteczką i ze spodniami, tak by to wyglądało. Bardzo mi się podoba kolor tego denimu, naprawdę. O takie coś mi chodziło. I stwierdziłam, że Wam jeszcze pokażę te dżinsy z Asianemu, które mam z poprzedniej ciąży. One są też bardzo fajne, to jest taki trochę ciemniejszy denim, natomiast widzicie, to jest taki całkiem inny vibe. One są takie bardziej dopasowane, też bardzo ładnie leżą, mają fajną właśnie postrzępioną nogawkę i ogólnie bardzo mi się podobają, tak jak mówię, no całą poprzednią ciążę jakby w nich i w tych getrach przechodziłam, tylko że one są dosyć spore i po prostu noszę w nich pasek. Muszę sobie kupić jeszcze jakiś pas, nie wiem czemu, ale wszystkie paski mi się wypaskowały i po prostu wyszły. Natomiast też bardzo fajny krój, postaram się je znaleźć. Oczywiście wszystkie te rzeczy postaram się znaleźć i Wam podlinkować w opisie do filmu. Na pewno tam nazwy, rozmiary i w ogóle. Także no to jest to. Te ze mną zostają, bo są już moje. Natomiast co do reszty muszę to mocno przemyśleć.
Ach, i minus jest to, że one mają zszyte kieszenie. Że te kieszenie są fejkowe, to jest najgorsze na świecie. Te tylne są ok i działają, ale te przednie nie. No i ten pas jest tutaj, patrzcie, w nich jest dużo niższy, no nie? W tamtych były wszystkie bardzo, bardzo wysokie. Ten sięga mi tak trochę nad pępek. No i jest ciemnogranatowy i to jest ten efekt, że jak podniesie mi się bluzka, to wygląda jakbym coś jeszcze tutaj miała. Co mi się akurat, no gdzieś tak średnio podoba, no nie do końca. Bardziej mi się podoba, jeżeli to jest właśnie takie, taką ciągłością w jednym kolorze. Dobra, także ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że jakieś moje rady się Wam przydały. Dajcie oczywiście znać, które dżinsy najlepsze, które spodnie najlepsze, które zostawić, które odesłać, czy pasiaste spodnie Klauna, czy któreś z tych dżinsów. Dajcie mi znać oczywiście, jakie są Wasze rady na ciążowe ubrania, dżinsy, leginsy, czy w ogóle stronicie od takich rzeczy i chodzicie w sukmanach, to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. Szczęśliwego rozwiązania wszystkim, którzy oglądają mnie, akurat są w ciąży. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!